Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na odcinek, który będzie niedługi, ponieważ jeszcze dochodzę do siebie, a w sumie to mój głos dochodzi do siebie po chorobie. Będzie niedługi, ale myślę, że da wam bardzo dużo do myślenia, ponieważ porozmawiamy sobie o trzech prawdach o odchudzaniu. No dobra, nie przedłużajmy i zacznijmy sobie od pierwszej prawdy. Jaka ona jest? Słuchajcie, pierwsza jest taka, że nie ma magicznego sposobu na odchudzanie. A może być tak, że ty wciąż go szukasz, że gdzieś tam tli się w tobie nadzieja, że na pewno coś wymyślili. Albo na pewno ktoś ukrywa jakąś tajemnicę, której nie chce mi zdradzić. Nie ma czegoś takiego. Jedyną tajemnicą na temat odchudzania, taką dotyczącą tego, jak schudnąć i co powoduje chudnięcie, jest deficyt kaloryczny, ale magiczny sposób, sztuczka, patent, nie wiem co jeszcze, jakiś specyfik, absolutnie nie istnieje. Gdyby istniał, gdyby coś takiego stworzono, to uwierz mi, dawno temu już ktoś by to wykupił i sprzedawał to za miliony monet. No bo ktoś chciałby na tym nabijać sobie portfel i zarobić masę kasy. Tak jak ludzie, wiesz, robią to, nie wiem, na suplementach chociażby. Potrafią przecież w taki legalny sposób dać klientowi do zrozumienia, że suplement w czymś pomaga. Na przykład, nie wiem, tam suplement ułatwiający odchudzanie, jest użyte słowo ułatwiający i to jest wszystko legalne. A potem jak doczytasz, to tam w sumie w tabletce masz jakieś witaminki, kurkumę i jakiś tam ekstrakt z papryczki chili. No i dupa, nie? No i dupa, niestety. No dobra, czyli pierwsza prawda wyjawiona. A co ty o tym myślisz? W sumie powinnam się ciebie spytać. Czy jest tak dalej, że wierzysz w magiczny sposób? Bo wiesz, jaką ja widzę tendencję w swoich obserwatorach, wśród swoich obserwatorów, że większość osób, która gdzieś tam ze mną jest na motywatorce, już wie, na czym to odchudzanie polega. Ale nie daj Bóg, pojawi się jakaś moda, to tak jakby ukrusza troszeczkę ich pewność i tak ludzie do mnie wracają z pytaniami, czy aby na pewno to nie będzie lepsze, czy aby na pewno keto nie będzie lepszym rozwiązaniem. No, jeżeli bardzo chcesz, jeżeli bardzo ci się podoba ten styl żywienia, no to jasne, spróbuj, ale no musisz wiedzieć, że istotą chociażby, nie wiem, keto, czy każdej innej diety, sposobu żywienia, metody i tak dalej, to istotą zawsze jest ujemny bilans kaloryczny. To nie jest tak, że keto teraz powoduje, że otwiera się jakaś ścieżka dotycząca redukcji nowa, nieznana, taka, wiesz, dopiero co przez naukowców wynaleziona. Nie, nie, a a propos redukcji, tutaj wszystko musi być tak jak standardowo, czyli musi być zachowany ten ujemny bilans kaloryczny. Albo piszą do mnie dziewczyny, że ćwiczą, ale że zauważyły na przykład, że ich koleżanka spala więcej na treningu i dlaczego tak jest i jak one mają ćwiczyć, żeby też spalać coraz więcej tkanki tłuszczowej. Ja się wtedy łapię za głowę i myślę sobie w ogóle, żebyśmy przestali myśleć o tym, że ćwicząc, tak teraz w tym momencie, w czasie rzeczywistym, my tu i teraz spalamy tkankę tłuszczową. Albo że jest jakiś magiczny sposób, który sprawi, że będziemy spalać jej więcej. Gdyby tak było, gdyby to się działo tu i teraz, gdyby dało się tak jakby sobie ustalić, że teraz spalam tkankę tłuszczową, bo ćwiczę, to my byśmy szybciej osiągali swoje cele, gdyby tylko tyle do tego nam było potrzebne. A spójrz, że tutaj trzeba rozłożyć to działanie nasze odchudzające, trzeba je rozłożyć w czasie, także dzień po dniu trzeba się trzymać tego ujemnego bilansu kalorycznego i aktywność fizyczna jest do tego dodatkiem. Zdrowym, super, ekstra, pogłębiającym deficyt, ale jest dodatkiem. Nie jest głównym narzędziem do tego, że ty tu i teraz sprawiasz, że lecą ci centymetry, kilogramy i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tak mogła długo gadać, ale w sumie to myślę, że to jedno zdanie musi tutaj najgłośniej wybrzmieć w tym podcaście, że nie ma magicznego sposobu na odchudzanie. Jak tylko zostanie wynaleziony jakiś taki lifehack, że będzie można ominąć ten deficyt, albo jakiś sposób na to, żeby wytworzyć ten deficyt za pomocą tabletki, to słuchajcie, ja staję w kolejce w biurze patentowym, i potem będę to normalnie sprzedawać. W promocji u mnie będzie. Obiecuję. Na razie nie ma. Niestety.
Nie ma ćwiczenia, nie ma zestawu ćwiczeń, nie ma suplementu, nie ma diety, nie ma modelu żywieniowego. Nawet w teraz bardzo modnym i polecanym poście przerywanym nie dzieje się nic magicznego z deficytem. Niezależnie czy dobierzesz sobie okna, nie wiem, 16 godzin na 8 godzin, 20 na 4, czy tam jakie tam chcecie, niezależnie od tego, jakie te okna sobie potwierasz i pozamykasz, to i tak musi zajść deficyt, żeby doszło do odchudzania. Druga wielka prawda dotycząca redukcji jest taka, że nie musisz działać na 100%, żeby ci się udało. I świetnym przykładem, świetną analogią do tego, co teraz mówię, będzie głosowanie na prezydenta. Prezydent nie musi otrzymać 100% głosów poparcia, żeby zostać prezydentem. Prawda? Prawda. Podobnie jest w trakcie odchudzania. Ty jak najbardziej powinieneś być w deficycie przez większość dni. W zdrowym stylu życia ty powinieneś jeść zdrowo przez większość swoich dni, ale nie oznacza to, że jeżeli 1/4 swoich posiłków będziesz spożywać w takiej stylistyce nie bardzo kojarzącej się ze zdrową żywnością, tak dyplomatycznie powiem, to nie oznacza to, że teraz się coś popsuło. Jeżeli prezydent przekona do siebie 80% miasta, że mają na niego zagłosować, to 20% ludności, która pójdzie i nie odda na niego głosu, nie sprawi, że te 80%, które zagłosowało, nagle to będą głosy nieważne. Prawda? Prawda. Podobnie jest z odchudzaniem. Jeżeli 80% czasu, energii, posiłków, życia poświęcasz na to, żeby to było dobre, fit, zdrowe, dążące do tego, co tam sobie wymyśliłaś, to nie oznacza to, że 20% życia, czasu, posiłków, bla, 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 tego, co poświęcisz, nagle przyjdzie i przekreśli tamtą 80%. Nie. Wiesz, jak będzie? Po prostu będzie miało miejsce i jedno, czyli ten blok 80%, ja super ekstra fit larwa, la, 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 la. I będzie miało miejsce drugie, czyli ja, Paula, tam czekoladka, kepsik, tutaj piweczko sobie czasami otworzę. Obie rzeczy mają miejsce. Nic siebie nawzajem nie wyklucza. A co my robimy? Znaczy w sumie ja już nie, ja już od dawna nie. Nie chcę się pod tym podpisywać, bo wyleczyłam się z tego i to mi po prostu otworzyło głowę bardzo w odchudzaniu. Także inaczej zadam pytanie, co wy robicie? Co ty robisz, moja droga? Co ty robisz, mój drogi? Przy najmniejszej okazji, kiedy jest szansa powiedzieć sobie, że nie zrobiłem czegoś tak idealnie, jak to zaplanowałem, przekreślasz wszystko, po prostu. Trzymasz się poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, świetnie. Piątek, popołudnie w pracy ktoś przynosi jabłecznik, jest jedno wielkie jeps. Zjadasz ten jabłecznik i wtedy zamiast pomyśleć sobie, okej, to ten jabłecznik był moim podwieczorkiem, w takim razie kolację zjem taką samą jak w fit czwartek. To ty myślisz sobie, Boże, co ja najlepszego zrobiłam? Zjadłam jabłecznik, przecież teraz to już wszystko do dupy. Ja sobie wtedy myślę, jakie do dupy? No dobra, może zjadać o 300-400 kalorii do przodu. Ale to po prostu, jeżeli twoim celem było w ten piątek być na ujemnym bilansie, no to po prostu wyjdziesz na mniejszy ujemny bilans albo wejdziesz na zero kaloryczny. No albo jak ten jabłecznik był bardzo duży, no to po prostu będziesz nieco ponad swoje podstawowe zapotrzebowanie, 100-200 kalorii, nic się nie stanie. Żeby przytyć, potrzebujesz tych kalorii w tysiącach, żeby nabrać kilogram czystej tkanki tłuszczowej. Więc dodatni bilans przez jeden dzień i to jeszcze taki malutki, no to ci żadnej krzywdy nie zrobi. Ale co ci zrobi krzywdę? To, że ten jabłecznik jest taką twoją przepustką. Złotym biletem do tego, że o Jezu, teraz byłam beznadziejna, więc kolację zjem byle jaką, napcham się kanapkami, wyciągnę chipsy, tą spenetruję tą szafkę ze słodyczami, którą mam w kuchni i tak dalej, i tak dalej. A skoro piątek był do dupy, to sobota to już weekend, no to w sumie jak weekend, to już walić to. I sobota też będzie do dupy, niedziela podobnie, no i obudzisz się w poniedziałek rano. No ale wyjdzie na to, że od tego piątku popołudnia, od tego, wiesz, biletu w postaci jabłecznika, od piątku do niedzieli wieczorem przyswoiłaś tyle kalorii, że deficyt, który wypracowałaś od poniedziałku do piątku południa, nie ma już miejsca, bo wszystko zajadłaś w weekend. No i po co? Nie trzeba. Przecież można zjeść jabłecznik, nie traktować tego jako przepustki, nie traktować tego jako porażki.
po prostu potraktować to jako swój posiłek, a od następnego posiłku już jedziesz tam, jak ci się podoba, jak zaplanowałaś. Trzecia i ostatnia prawda na temat odchudzania, myślę, że najbardziej kontrowersyjna, najbardziej skłaniająca ludzi do teraz wyrwania się w komentarzach, że nieprawda, bo ja coś tam, jest taka, że nie ma mocnych na deficyt i jeżeli nie chudniesz, to oznacza, że ten deficyt nie ma miejsca. Ale jak to? Ja przecież robiłam wszystko, ja przecież wliczałam wszystko, a ja tamto wiem. I to, co my myślimy na temat swojego odchudzania, że my robiliśmy wszystko, to jest jedna sprawa, ale pomyśl sobie teraz, że mogły zajść różne rzeczy, które sprawiły, że ty myślałaś jedno, a fakty, efekt twoich działań były inne. I już do ciebie spieszę z przykładami. Załóżmy, że jest sobie jedna osoba, która ustala sobie redukcję na poziomie 1800 kalorii. Dajmy jej 1800. Liczy skrupulatnie, wszystko jest spoko, pierwszy tydzień idzie, drugi tydzień idzie, w trzecim tygodniu coś się zatrzymuje. Ona twierdzi, że nic nie zmienia, ale teraz my się tutaj zatrzymujemy i od tej historii możemy stworzyć sobie kilka gałązek. Kilka przykładów tego, że ona myśli, że nic nie zmienia, a tak naprawdę zmieniło się dużo. Albo jakby zadziało się dużo. Pierwsza gałązka jest taka, że mogło dojść do tej historii, którą ci opowiedziałam w punkcie wcześniejszym. Czyli następuje weekendowa pomroczność. Taka osoba zjada coś w piątek, co jej odpala wrotki totalnie, otwierają się wielkie bramy niezdrowego jedzenia. I taki człowiek, on doskonale pamięta, że on robił wszystko od poniedziałku do piątku po Bożemu, po fit Bożemu. I ja się nie dziwię, że on to pamięta, no bo to jest, kurde, taki wysiłek i to angażuje tyle zasobów, że my naprawdę jesteśmy święcie przekonani, że robimy wszystko, ale potem następuje weekendowa pomroczność i to jest normalna sprawa, że o tym nie chcemy pamiętać. Albo to jest też normalna sprawa, że w naszej opinii potrafi się stworzyć takie zakrzywienie rzeczywistości, taki mechanizm obronny, że my w sumie uważamy, że no ja aż tak dużo nie zjadam, nie przesadzajmy. Niedziwny wtedy jest to, że nasza redukcja staje w miejscu, no bo tutaj nie mówimy już o redukcji, od 3 dni nie ma redukcji, jest zajadanie deficytu, który został wypracowany na przestrzeni ostatnich dni. No i to była pierwsza gałązka. Druga gałązka może być taka, że taka osoba ma źle policzone zapotrzebowanie. Tak może być. Chudła sobie tam przez pierwsze 2 tygodnie, bo wiecie, nie dojadała, dużo się ruszała. Generalnie ta redukcja była taka na początku aż za dobra. Ja wam kiedyś mówiłam, że ja tak zaczynałam. Ja zaczynałam z aż za niskich wartości, z za mało kalorycznych posiłków. I tego chodzenia na basen też było dużo, tego pływania było bardzo dużo, bo na początku towarzyszy nam taka, no, motywacja taka brokatowa, nie? Ale może się okazać, że mamy źle policzone to zapotrzebowanie i kiedy ten nasz styl życia się ureguluje, już przestaniemy ćwiczyć jak, wiesz, świruski, no to się okazuje nagle, że jednak coś tutaj było źle oszacowane i po prostu może taka osoba nie powinna zjadać na diecie 1800, ale na przykład 1700 i wtedy jej waga ruszy. Tylko, że to tutaj muszę to podkreślić, to się sprawdza tygodniami. To nie jest tak, że ty dzisiaj zjesz 1800, jutro rano wejdziesz na wagę, nic tam nie spadnie i już mi piszesz wiadomość na Instagramie, że coś nie poszło, że coś poszło nie tak. Nie, nie, nie. Ja zawsze wtedy odsyłam i mówię, idź kochana, 2-3 tygodnie się do mnie nie odzywaj, nie waż się i pogadamy najlepiej za miesiąc. Bo żeby dochodziło do jakichkolwiek zmian, żeby dochodziło do redukcji tkanki tłuszczowej, to my potrzebujemy naprawdę troszeczkę więcej czasu niż 24 godziny. Kolejna gałązka, słuchajcie, kolejna gałązka może być taka, że mamy niewykrytą jakąś chorobę tarczycy, na przykład niedoczynność, bo tutaj niedoczynność jest bardziej odpowiedzialna za to, że tyjemy i tak naprawdę nasza podstawowa przemiana materii jest inna i może się różnić, o Jezu, różnie różne źródła podają, ale ja mówię najczęściej, że nawet do 20% i tak naprawdę nasze zapotrzebowanie może być niższe. Jesteśmy bez leków, nie chodzi to dobrze i nasze zapotrzebowanie może być niższe, my jemy więcej, no i waga stoi, albo wręcz tyjemy i nie wiemy dlaczego, no przecież wszystko liczę. No, może być tak, że nie jesteś świadoma tego, że tak naprawdę od początku to, co wyliczyłaś jako swoją podstawową przemianę materii, to od początku to było tak naprawdę niższe. Wtedy marsz do lekarza,
leki, ustabilizowanie hormonów i można liczyć jak zdrowej osobie i już jakby nie mieć na względzie tego, że tutaj rozregulowana tarczyca doprowadziła do spadku podstawowej przemiany materii. Więc prawda o odchudzaniu, jak słyszycie, jest jedna. Deficyt jest do tego potrzebny. Potem, kiedy coś przychodzi nie tak, coś się dzieje nie tak, to możemy szukać. Gałązki są różne, ale zauważ, że w tych wszystkich gałązkach, które ja dzisiaj wymieniłam w tym podcaście, wciąż rozbijało się to o to, że nie, że na kogoś nie działa deficyt, tylko że ktoś miał źle oszacowany albo na przykład go zajadał, nie? Nie powiedziałam nic, co by sprawiło, że nagle wielka prawda o odchudzaniu, wielka prawda o deficycie przestała działać. Tutaj dalej jakby mówimy albo o czynniku ludzkim, albo o czymś, co sprawiło, że my założyliśmy, że mamy taką a taką przemianę materii, a okazało się, że jest jednak inna. Tych gałązek będzie jeszcze więcej. Będzie złe oszacowanie swojej aktywności fizycznej, będzie to też złe oszacowywanie kalorii na co dzień. Czyli załóżmy, że taki człowiek ma 1800 ustalone na redukcji, ale on coś źle liczy. Nie waży czegoś, nie wlicza, nie wiem, oleju do smażenia. Jak bierze łyżkę masła orzechowego, to tak naprawdę się okazuje, że tam na tej łyżce czubatej są 3 porcje masła orzechowego. Myśli, że może sobie zastąpić chips orzechami, bardzo fajne i bardzo zdrowe, ale nie liczy tych orzechów i nie ma takiej świadomości, że orzechy są równie kaloryczne albo bardziej niż jego ulubione, nie wiem, chitosy serowe, nie? Także tutaj gałązek jest dużo, dużo, dużo więcej, ale myślę, że o tym już znajdziecie materiały na moim kanale. Ja tymczasem kończę, bo już tracę głos. Także chcąc, nie chcąc, muszę się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Mam do was sprawę, kto został do końca, ten oczywiście zostawia hashtag SDK, komentarz słucham do końca. A sprawa jest taka, żebyście zajrzeli do opisu i kto jeszcze nie ma mojego bezpłatnego e-booka, to zachęcam was serdecznie do pobrania. Jeszcze raz powtarzam, link znajdziecie w opisie. E-book jest właśnie o takich błędach albo problemach, na które napotykamy w trakcie odchudzania. Taka lektura bardzo nawiązująca do tego, co ja dzisiaj mówiłam. Tymczasem życzę wam miłego dnia. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.